Cześć ludzie, tu Shinigami, a razem ze mną ostatnia już przynajmniej na razie figurka japońska, figurka z Figmy, Max Factory i oczywiście figurka z Kamen Ridera, w tym przypadku Kamen Rider Dragon Knight. Tym razem jest to, jak widzicie, Kamen Rider Kamo. Kamo, tutaj po tym jego symbolu można przypuszczać, że jest kameleonem. Zresztą to tutaj zdjęcia, szczególnie te oczy na masce, pokazują, że macie rację w tym przypuszczeniu, także brawo. Mamy standardowo kilka zdjęć. Tu wygląda jak motherfucker, tu wygląda jak motherfucker, tu wygląda inaczej, pokazując tą swoją broń, którą jest jojo. Jojo, jak widzicie, jest tutaj na liście. Jojo razy jeden, advent card razy jeden i coś tam dalej. Znowu jojo. W każdym razie tak, nie ma co czytać, co tu jest napisane. Tu mamy dół, zdjęcia, a to jest jakby trochę wyblakłe. W każdym razie figurka wygląda bardzo fajnie, więc otwórzmy go i zobaczmy, jak wygląda w porównaniu do pozostałych dwóch riderów. I jesteśmy z powrotem, Kamo jest wyjęty, tak samo jak jego akcesoria. Także zajmijmy się najpierw figurką. I ostatnio zwracałem uwagę na projekt zbroi. Tym razem powiem, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak Kamo jest pomalowany. Mam nadzieję, że widzicie, albo przynajmniej przypuszczacie, że widzicie. W przeciwieństwie do poprzednich jeźdźców, zbroja Kamo jest pomalowana na błyszcząco. Wszystkie zielone elementy są kompletnie błyszczące, te szare są raczej matowe. Także tutaj na nogach nie poskąpiono nigdzie błyszczyka, na tym kamelonie na nodze. Tak, na nodze, nie na ręce. Wszędzie dosłownie wszystko tak samo, te czerwone elementy są także błyszczące. Jedynie pas został matowy. W każdym razie wygląda to świetnie. Sama zbroja, skoro już o niej wspominam, też jest dosyć ciekawa. Na pewno maska jest znów bardzo fajna. Jak widzicie, jest w miarę, próbuje przypominać kształt głowy kameleona. Oczy oczywiście są typowo kameleonowe, jeszcze z tego mamy ten fajny uśmiech. Te tutaj mazy mają przypominać, jak przypuszczam, język. Tu mamy dwa kolce. Poza tym wyglądają trochę po chińsku. Tak samo jak zdobienia na Kipao Chun-Li ze Street Fightera. Nie wiem, czy mam rację, czy faktycznie dobrze porównuję do Chińczyka. W każdym razie wygląda to bardzo ładnie. Nie widać żadnych błędów w malowaniu. Wszystko jest naprawdę prawie idealne. Wydaje mi się, że zbroja jest trochę ciemniejsza niż to, co możecie widzieć na obrazie z kamery. Ale to tak na marginesie. W każdym razie, standardowo zakres ruchu, głowa rusza się niestety dosyć mało w przód i w tył, praktycznie w ogóle. Można ją zdecydowanie trochę wyciągnąć. Zdecydowanie trochę. Wyciągnąć, oczywiście tam na boki, zakręcić. Ręce, w przeciwieństwie do tego, co prezentował sobą Spear, na szczęście mają lepszy zakres ruchu. Było pierwsze, można nie ładnie zakręcić. Tu mamy miękki element zbroi, także można nimi trochę tak na boki. Po drugie, jak widzicie, na ramienniki są zdejmowane, więc można je, no cóż, zdjąć. Co najważniejsze, zakręcić również w bicepsie, jak widzicie. Tutaj skręt. Ładnie się rusza. Choć na tym jest trochę ciasny. Tu oczywiście ręka w łokciu, dłoń jak zwykle. Na ramiennik tylko mu oddam. Tak, na drugiej ręce wszystko to samo. Ten fajny tutaj w tułowiu staw, mimo tego, że zbroja jest inaczej wycięta niż u innych chłopaków, to bardzo dobrze chodzi. Nogi w przód, na boki, dzięki znowu temu gumowatemu kroczu. Noga wypadła przy okazji. Poczekajcie chwilę. Zaraz to naprawię. I będziemy oglądali dalej. Ok. Na szczęście nic się nie stało, tylko po prostu zeszło ze stawu. Podwójne zgięcie w kolanie i stopa na wszystkie strony. Przy okazji ten kameleon tutaj na nodze, nie mam pojęcia, do czego służy, ale wygląda super. Tutaj żadnej dziury na podstawkę. Oczywiście jest w plecach. I tak, to tyle, jeśli chodzi o samego Kamo, jego akcesoria. Woreczek, który nie wiem, po co pokazuje. Część podstawki, a druga część podstawki tutaj razem z dłońmi, także to wyjmuję. Czekajcie, dobra. Jego karta. Tym razem trzymam na odwrót.
Tym razem jest to kameleon, której znów nie zobaczycie niestety, przypuszczam. Wybaczcie, kamera dzisiaj jest strasznie okropna. W każdym razie kameleon ten sam co był na pudełku. Weźmy oczywiście odpowiednią dłoń. Wymieńmy taką. Już ją wsadzę. Karta od tyłu jest jak zawsze w kolorze indygo, choć ostatnio mówiłem, że niebieska. Ale jest jednak indygo. No właśnie tak. Standardowo możemy ją bez problemu włożyć do pasa. Choć tutaj, jak mówiłem, ma trochę sztywne stawy, więc nie za bardzo chce sięgać, ale jak się go zmusi, to jest wszystko dobrze. Tak, karta leci do woreczka, żeby się nie zgubiła. Dłoń wymieniam. I tak, ma te same dłonie co reszta, czyli dwie rozłożone, dwie normalne, takie zrelaksowane. Dwie do trzymania tu, jedna do trzymania tu, jedna do trzymania karty. Dwie pięści, ale to nie wszystko. Ponieważ jego bronią jest jojo. Jojo. Kamo ma jeszcze dwie dodatkowe dłonie. Po pierwsze jedna, w której jojo jest na stałe wyrzeźbione, czy nawet po prostu wklejone chyba. Tak. Po drugie dłoń, do której, która ma tutaj pierścień, który się przyczepia do joja. Tu jak widzicie jest dziura i zaraz wam pokażę, do czego to służy. Zresztą to mamy w instrukcji obsługi. Tu jak widzicie jojo, dłoń i dwa sznureczki. Te sznurki to niestety są typowe skrętki do łapania figurek. To jest akurat totalna porażka, są dwa różne długości. I polega to na tym, że tak, wymieniamy dłoń, wkładamy tutaj. I zarówno normalne jojo, jak i to jojo w łapie, mają swoje dziury. Więc do obu można sznurek włożyć. Weźmy ten dłuższy, trochę go rozprostować, jakoś trzeba spróbować. I tak, z jednej strony... Uwaga! Z jednej strony wsadzamy w jojo. O, nawet weszło. Uwaga, uwaga, uwaga. Poczekajcie. To jest właśnie to. Te skrętki są dosyć grube, ta dziura jest mała, poza tym mam wrażenie, że to będzie wszystko spadało. Tu jak widzicie jest tak. Po drugie, możemy jakoś to fantazyjnie zapozować. Na przykład powiedzmy tak. Po drugie, drugą część wkładamy w dłoń. Także zaraz wracam. Niestety musicie... Cudownie. Wszystko mi poleciało. Musicie słuchać mojego kojącego głosu, zamiast oglądać figurki. No ale cóż, radzę. Tak, powiem wam tak. Ta strona z jojem mimo wszystko wchodzi dosyć łatwiej niż ta z, w dłoń. Także też lepiej się trzyma. Myślę, że gdyby ten sznurek trochę, nie wiem, pogryźć, zdjąć trochę tego plastiku z metalu, wchodziłoby lepiej. Mam nadzieję, że... może drugą stroną, że tak będzie łatwiej. No niestety mam trochę problemy z włożeniem tego tutaj. Ale nie chcę zatrzymywać recenzji, bo na pewno sekundę później zaraz to włożę. Sekundę później. Dobra, weszło. No właśnie. To tak, pewnie teraz jak będę wsadzał jojo, to wypadnie, no ale... Co zrobić, co zrobić, co zrobić? Dziura. Sznurek. Okej. Okay. Oczywiście. Teraz się nie chcę trzymać. No właśnie, już widzicie, jakie to jest naprawdę okropne, jeśli chodzi o inżynierię tego dziadostwa. A szkoda, bo sama figurka jest bardzo fajna. Przynajmniej jak na razie. Wiecie co, chyba nic z tego nie będzie. Wezmę jeszcze ten krótszy na chwilę, ale... Ale no cóż, nie widzę tutaj różowej przyszłości. Jeśli ktoś chciałby, nie wiem, to pozować tak, to najlepiej było po prostu na stałe wkleić w jedno jojo ten sznurek. I tyle, bo z jednej strony się wyrobi, z drugiej nie i później z jednej nie będzie chciał po prostu wchodzić. Ale dobra, mamy go, tak. Jak widzicie, może trzymać do góry, może sobie na dół puszczać. Mimo wszystko można spróbować coś z tym zrobić, na przykład tak i tu, żeby mu wychodziło z tyłu. Gdyby oczywiście nie wypadło teraz.
No ale nie mam zamiaru tego wkładać jeszcze raz. Niech to tak będzie. Dla odmiany, widzicie, dla odmiany ta dłoń jest dłonią prawą. A to dlatego, żeby mimo wszystko móc z jednej strony mieć to włożone w jojo, tak, włożone w jojo, a z drugiej w palec. W każdym razie, jak to teraz się nie uda, to już nie będę przedłużał, bo to naprawdę trwa i trwa i trwa. Dobra, chrzanić, ale rozumiecie co, o co chodzi. Tu w jojo, tu w palec i żeby to miało jakoś fajnie. W każdym razie, jego gimmick jest najsłabszy z tych wszystkich figurek. Mimo tego, że to jojo jest dosyć ciekawym pomysłem. Na ramiennik mu starczył, mi tego nikt nie powiedział. Mam go, dobra. Choć bo z ramiennika, znaczy z jednym, tak niesymetrycznie wygląda dosyć fajnie, no ale dobra, przesuńmy akcesoria. Weźmy pozostałych dwóch, czyli w tym przypadku jest to Spear, w tym przypadku jest to Axe. I tak, jak widzicie, każdy jest dokładnie tego samego wzrostu, choć nie, Kamo jest niższy. Zaskakujące. To też fajne, że jednak się jakoś różnią. No ale dobra, jakieś tam słowa podsumowania. Po pierwsze tak, jeśli chodzi o zakres ruchu, wygrywają Axe i Kamo. Jeśli chodzi o design zbroi, choć to jest oczywiście typowo, wiecie, super subiektywne, zdecydowanie Spear, tych dwóch dałbym na tym samym miejscu. Farba, wszystko mają, wiecie, porówno. Akcesoria właściwie też, no jedynie tyle, że Spear ma tylko jedną broń w porównaniu do reszty. No ale, no cóż, tak po prostu wyszło w tym serialu pewnie. W każdym razie, tak samo polecam wszystkich trzech tak naprawdę. Wybierzcie tego, który podoba się wam jak najbardziej. Ogólnie polecam Figmy i japońskie zabawki, ale jeśli chcecie wydać trochę forsy na coś, co na pewno wam się spodoba, droga wolna. W każdym razie nie przedłużam już mocniej. Mam nadzieję, że się podobało. Za jakiś czas pewnie wrócimy do innych japońskich zabawek, zobaczymy kiedy coś tam kupię. A tymczasem na razie i strzałka.